Witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku wulgarnego streszczenia, jeśli chodzi o House of the Dragon Season 2, ewentualnie Ród Smoka Sezon 2. No i odcinek, co tu dużo mówić, bardzo dobry, chociaż mam kilka tutaj podpunktów, chciałbym je omówić, które troszeczkę rozjeżdżają się, mam wrażenie, z oryginałem, ale to bardziej wynika z kwestii no właśnie tej niepewności między punktem A, punktem B, czyli coś, co na pewno było, ale drogi do tego, no tu akurat sami autorzy, a raczej autor w postaci, proszę bardzo, oczywiście zaraz mamy tutaj materiał źródłowy, cały czas jest dostępny, no rozjeżdżają się. No dobrze, bardzo dziękuję za pozytywny odbiór poprzedniego materiału. Mam nadzieję, że będziecie dalej oglądać, dalej komentować. Zapraszam serdecznie do komentowania, do tutaj polemiki ze mną, czy także z polemiką z Rodu Smoka, bo jestem ciekawy po prostu waszej opinii. A my teraz jedziemy. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy od początku. Jeżeli pamiętacie, chociażby z mojego poprzedniego materiału, albo jeżeli sami oglądaliście, no to odcinek pierwszy skończy się zamordowaniem najstarszego syna Aegona II, czyli obecnego władcy od strony zielonych, tutaj Westeros, tak? I pewnie was zaskoczę, ale król jest bardzo niezadowolony z faktu, że jego no, syn umarł i zadawał w sumie całkiem słuszne pytania. Gdzie była straż? Gdzie był Gondor, kurwa, nie? No, gdzie byli strażnicy? No, oczywiście tutaj próbują jakoś się wychpić. Też było pytanie do Cole'a, tego strażnika, którego widzicie zaraz, w sumie po mojej prawej stronie. To nie wspomniał, że właśnie w tym czasie po prostu zabawiał się z jego matką, królową wdową Alicent, nie? Ale to już tam detal. Aż w końcu przychodzi Larys Strong, czyli można powiedzieć odpowiednik pająka, który był w oryginalnym Grze o Trony, i mówi, że udało się schwytać podejrzanego, a w zasadzie winnego, ponieważ koleś próbował, co również jest zgodne z lore, opuścić miasto za pomocą bramy, tylko że debil miał w worku głowę obciętego dziecka. No, najwidoczniej straże po prostu przeszukali ten worek, no i w sumie czego się kurwa mógł spodziewać, nie? No ale to już tam taki detal. W każdym razie król postanawia go odwiedzić, co zresztą widzieliście w wstępniaku, który prawdopodobnie teraz powtórzę. Jednakże, pomimo tego, że to była no tragedia dla rodziny króla i także jego najbliższych, to no, obecny namiestnik, co warto podkreślić, obecny namiestnik postanowił wykorzystać ową tragedię. Co by nie mówić o Otto Hightowerze, jest to bystry koleś, jest namiestnikiem, w zasadzie był namiestnikiem trzech królów, starego króla Jaehaerysa, poprzedniego króla Viserysa, którego kojarzyliście chociażby z sezonu pierwszego, gdzie świetnie wypadł naprawdę aktor grający Viserysa, naprawdę to było coś takiego, szczególnie jedna scena wejścia tego właśnie aktora, tego króla, kiedy był już w bardzo zaawansowanym stadium choroby. Także kojarzycie. No i jest obecnym teraz namiestnikiem Aegona II, nie? Postanowił wykorzystać tę sprawę i zrobiono marsz pogrzebowy, nie? W zasadzie przejazd przez miasto, aby pokazać, że Rhaenyra, pretendentka do tronu, jest okrutna. Jest zabójczynią krewnych. Chuj tam, że nie całkiem niedawno w zasadzie Aemon, jakby jej brat, nie, zamordował, w zasadzie zabił syna Rhaenyry, nie, ale to tam chuj z tym, nieważne. W każdym razie to ona jest morderczynią. I aby podbudzić tłum, zarówno prostych ludzi, jak i szlachciców przeciw Rhaenyrze, no to postanowiono zrobić korowód. I tutaj akurat wiem, że się przyciemnia, niestety, ale proszę bardzo, sami możecie zobaczyć, jak to akurat to. No, tu akurat mamy lochy, które już widzieliście, nie? Ale sam fakt, jakby tej tutaj, tego karawany, szczególnie ten kadr jest po prostu śliczny, nie? Pokazujący naprawdę, co by nie mówić, akurat w kadry House of the Dragon potrafi, jak najbardziej jest to piękny przykład, jakby tutaj swego rodzaju żalu, nienawiści wobec siebie, jakby takiego ochystwa, bo pamiętajmy, że właśnie królowa obecna wskazała palcem
To ten mój syn, i ona to pamięta niestety, nie? I to odbiło się na jej psychice, co nie powinno dziwić. Niemniej, polityczny skutek w zasadzie został wywarty i Otto Hightower zdobył potężne wsparcie. No tyle, że pamiętajmy, że obecnym królem jest Aegon II, który nie chciał być królem i tak średnio się nadaje, można powiedzieć, nie? Przechodzimy do Rhaenyry. I teraz tak, można powiedzieć, że ona nie wiedziała. Nie ma dowodów na to, że Rhaenyra Targaryen wiedziała o planowanym zamachu na dzieci swojej konkurencji, nazwijmy to w zasadzie swoich braci i siostry przyrodnie, nie? Co prawda w poprzednim materiale powiedziała dość wyraźnie, że chce głowę Aemonda Targaryena, no ale wynika to z faktu, no, że to on zabił jej syna, więc no to da się zrozumieć, że chciała po prostu pozbyć się akurat jego, ale Daemon, jej mąż i w zasadzie wuj jednocześnie, pamiętajmy, to jest rodzina Targaryenów, oni się bardzo kochają, bardzo. Cersei Lannister potem czerpała akurat z tej tradycji bardzo mocno, no ale dobra, to nieistotne. Zaczęła jakby tutaj mówić, nie, że kurczę, coś jest nie tak, i w końcu zorientowała się, że to Daemon. I tu, moi drodzy, dochodzimy do pewnego rozstrzału, mianowicie co do oryginału, bo tutaj oryginał, jak tak sobie przejrzałem, to no nie było do końca to sprecyzowane, było raczej powiedziane, że to ma być syn za syna, niekoniecznie Aemond, nie? Chociaż no, gdyby to był Aemond, to raczej by nie protestowała, ale nie było to powiedziane, nie? Natomiast tutaj, no, mam wrażenie, że nieco jest tutaj Rhaenyra wybielana. W oryginale była bardziej pod tym kątem okrutna, ale pamiętajcie, ja oglądam dopiero drugi odcinek, więc możliwe, że ona dopiero pokaże pazurki dalej. Wiecie, jestem troszeczkę opóźniony pod tym kątem, nie? Także następuje pewna rozmowa z mężem. I ta rozmowa jest dosyć ciekawa, ponieważ na początek mamy temat zabójstwa dziecka. No okej, okay, nie? To nie jest nic przyjemnego, szczególnie jeśli chodzi o kwestie rodziny, nawet jeśli tam się ze sobą tłuką, chociaż to jest Gra o Tron, więc wiecie, tutaj jakby takie rzeczy to są na porządku dziennym. Ale nawet taki cios, no jest, no powiedzmy, poniżej pasa, nie? Miał być Aemond, a w sumie wyszło małe dziecko, które na dobrą sprawę było niczemu winne, ale z drugiej strony to jest Gra o Tron i tak dalej. I temat powolutku zszedł na to, że Daemon, bo mam wrażenie, że chcą tutaj Daemona jakoś takiego zrobić bardzo złego, co zresztą sami twórcy wspominali, że to jest bardzo zły człowiek, a tutaj ludzie go popierają, bo pomógł swojemu bratu wejść na tron i założył mu koronę. To jeszcze z pierwszego sezonu było, nie? Także chodzi po prostu o to, że Rhaenyra uważa, że Daemon wykorzystuje ją swego rodzaju jako trampolinę do tego, aby zdobyć to, co według niego utracił. No i to on, można powiedzieć, że wpada w szał i mówi, że no tak, myślisz, że mój brat wybrał ciebie jako następczynię, bo nie wiem, jesteś taka wspaniała i tak dalej? Nie, bo wiedział, że nigdy nie będzie w twoim cieniu. On zawsze czuł się w moim cieniu, bo to ja jestem ten najlepszy. No i wyszła kłótnia, z czego Daemon odleciał do Harrenhal. I to akurat już się powoli wraca na tory lore'owe, bo on faktycznie do Harrenhal, do twierdzy, która kiedyś miała być niezdobyta, ale ostatecznie była zdobyta przez Aegona, zdobywca tego pierwszego, który po prostu zmasakrował tę twierdzę, rozpierdolił w drobny mak. Spalił doszczętnie, co zresztą też było widać nawet w pierwszej Grze o Tron, gdzie faktycznie mury były ogromne i tak dalej, no ale była to też po części ruina, no bo smoczy ogień wypalił tę twierdzę do fundamentów, powiedziałbym, nie? Ale nawet jako ruina jest ciężka do zdobycia. Po kilku ckliwych scenach, gdzie była pokazana Alicent, była pokazana Rhaenyra, pokazane dzieci, no wiecie, że no dzieci to jest skarb i dzieci nie wolno ruszać, po prostu to jest coś brzydkiego i tak dalej, no to ja, do czego ta wojna prowadzi? Pewnie by tej wojny nie było, gdyby prawdopodobno uszanowano wolę króla, nie? Jakby, która była już ładny czas temu. Nie to, żebym był jakimś wielkim zwolennikiem obozu czarnych, nie, tylko no, raczej to było oczywiste. Ale no cóż, no to tak wyszło. W każdym razie, po kilku tych scenach dochodzimy do kolejnej. Mianowicie Ser Cole, dowódca tutaj białych płaszczy, podchodzi do Ser Aryka, nie? Bo mamy tutaj jednego z bliźniaków. To jest dosyć istotne, ponieważ w białych płaszczach było dwóch braci bliźniaków, Ser Aryk i Ser Eryk. Wybaczcie, nie pamiętam nazwisk, to zresztą nie jest w tej chwili istotne. Istotne jest to, że jeden został wierny, że tak powiem, obozowi zielonych, a drugi jest wierny obozowi czarnych. I z samego opisu, proszę bardzo, tutaj jakby
oryginału, no to wynikało, że praktycznie byli nie do odróżnienia. Co ciekawe, ja na początku myślałem, że gra jeden aktor, tych dwóch bliźniaków, po prostu wiecie, odpowiednia tutaj zabawa z kadrami, nie, odpowiednie sceny, odpowiednie tutaj bawienie się tutaj tym montażem, ale nie, to faktycznie wynajęto bliźniaków, do tego prawdopodobnie pewnie wstawię ich imiona, bo w sumie dlaczego nie, warto poznać, bo naprawdę bym zaskoczony, ale to z pewnością ułatwiło twórcom serialu jakby bawienie się z scenami, kiedy występują we dwóch. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Sir Cole, nie, no to on wpadł na zajebisty pomysł. Wyślę Sir Aryka solo do Smoczej Skały po to, aby on zajebał Rhaenyrę i wrócił, nie, solo. Nie spodziewają się ataku jednego żołnierza. Z jednej strony ewakuujące się oddziały Gwiezdnej Floty, a z drugiej ty, Solo. Zamkniemy ich w Żeliwnym Pierścieniu. Odważne. Tłumaczę się tym, że po pierwsze, nie wiadomo gdzie był podczas zamachu. Chuj, że bronił króla, no bo w sumie na tym też polega jego praca, nie? A w tym czasie Sir Cole po prostu posuwał matkę króla, nie? Więc można powiedzieć, że odwrócił kota ogonem, zaszantażował go, że jeżeli nie pójdziesz na tę misję, no to odpowiesz za to, nie? Że to przez ciebie w sumie ten dzieciak umarł i w ogóle masz przejebane. A tak właściwie to wymień ten biały płaszcz, kurwa, bo jak ty się prezentujesz? Ten biały płaszcz to jest symbol naszej cnoty. Mówi, że i czystości. Cole posuwał zarówno wcześniej Rhaenyrę, jeżeli dobrze pamiętam, i teraz jeszcze królową Alicent, wdowę, nie? Także ewidentnie lubi zabawiać się z księżniczkami, ale dobra, nie wnikajmy to. No, Arek pod... Mam nadzieję, że to Arek, tak, Arek. Arek pod tak potężnymi ciosami argumentów zgadza się, chociaż no, sam doskonale rozumie, że no, ta misja była trochę samobójcza, nie? Fakt, w samym założeniu jeszcze nie było źle, no bo faktycznie oni byli nie do odróżnienia, no ale przecież, kurwa, oni się mogą spotkać. I co wtedy? Nie wiem, jakiś Matrix jebnie, czy co? Nie wiem, blue screen się pojawi? No ale chcąc nie chcąc, Arek się zgadza, no bo w sumie nie ma wielkiego wyboru. Tej scenki w zasadzie miałem nie pokazywać, ale mam wrażenie, że twórcy House of the Dragon troszeczkę sobie tak, nie wiem, czy to kwestia tutaj przygotowania aktora, nie? Kwestia jakby make-upu, kwestia, no wiecie o co chodzi? Chodzi o kwestię wyglądu, nie? Że mam wrażenie, że właśnie syna Rhaenyry i no, w zasadzie Linora Velaryona, który był tak naprawdę homoseksualistą, więc to był syn ze Strongiem, no ale to oczywiście nikt tego nie widzi, bo co z tego, że mają czarne włosy, nie, jakby nie ma, ale to dobra, no nieważne, że on wygląda jak Paul Atreda, nie? No zobaczcie ten kadr, specjalnie zatrzymałem właśnie na tym i może wstawię jeszcze w montażu tutaj widok Paula Atredy, to nie są ci sami aktorzy z tego co widzę, ale jeśli chodzi o styl, prezentację, tutaj, no to faktycznie trochę przypomina, nie? Ale to tylko bardziej jako ciekawostka. Przechodzimy do obozu zielonych, a konkretnie do przybytku rozkoszy cielesnej, do którego udał się Aemond. I nawet tutaj mamy, akurat udało mi się zatrzymać na tym fragmencie, że żałuję tego, jak potraktowałem Luka, nie? I żałuję, że go zabiję i tak dalej, nie? Mamy tu swego rodzaju wybielanie Aemonda, który w oryginale, powiedzmy, był bardziej okrutny pod tym kątem. Raczej nie żałował tego, że go zabił. Mam wrażenie, te sceny, które pokazywałem notorycznie w poprzednim materiale, już nie będę tego robił. W każdym razie tutaj zwierza się pewnej pani lekkiej obyczajów, dzisiaj powiedzielibyśmy sex workerce, zakładam tak, no że żałuje i tutaj tak robi pozę, powiedzmy, embrionalną i przytula się do niej, co troszeczkę pokazuje go z innej strony i też mam wrażenie, że też go nieco wybiela, ale pamiętajmy, będę to powtarzał do znudzenia, że i podstawa źródłowa to jest kronika, która nie przedstawia, jeżeli są fakty, no to te fakty były udokumentowane poprzez świadków, no ale nie zawsze jakiś świadek łaził za każdymi bohaterami naszych tutaj wydarzeń i podglądał, nie? Mogło to też grozić po prostu śmiercią. Także pewnych rzeczy możemy nie wiedzieć, tak? No po prostu nie widzieliśmy, tak, panie? Nie widzieliśmy tego, tak? Nie ma dowodów. No, jest możliwe, że żało? No jest możliwe.
Także tu mamy wersję bardziej taką łagodniejszą, ale no scenka też dosyć ciekawa, bo zaczynająca się oczywiście od dupeczek, nie wszelkiej maści, cycuszków i tak dalej. No bo gra o tron i odrobinę pieprzu. Dobra. Daemon odleciał. Wsiadł na swojego smoka, bodajże Caraxas. Ja nie pamiętam, muszę w końcu sobie wypisać te nazwy tych smoków. Kojarzę tylko Veigar, właśnie smoczycę Aemonda, ponieważ jest najstarszą smoczycą i jedną z najpotężniejszych, no ale to nieważne. Daemon sobie odleciał i mamy jeszcze kwestię tej babeczki, pamiętacie? Biały robak, tak się zwie, ma taki pseudonim. I mamy rozmowę z Rhaenyrą. I tutaj to już jest, mam to taki dodatek, mam wrażenie, twórców, jakby rozwinąć ową postać, gdzie ona w zasadzie mówi, że no, sprzedawała się jako prostytutka, zbierała informacje, zaczynała od zera, miała pewną pozycję, ale potem Hightowerowie ją w zasadzie, wiecie, tak pstryk i nie ma, nie? Co, jak sama mówi, dało jej lekcję do tego, że w zasadzie nie powinna się jakby się w to wpierdalać i tak dalej, bo to nie ma większego znaczenia. No i Rhaenyra na początku ją trzyma, nie? Stwierdzi, że no to co Daemon powiedział, to w sumie jedno, ale to co robi, to drugie. Także cały czas mamy taki punch, nie, na Daemona, że on jest zły, nie, że w zasadzie jest stronnikiem i to dosyć lojalnym stronnikiem Rhaenyry, ale no cały czas każdy ma w głowie, że na pewno on, nie, to, no, ma swoje ambicje, no bo to jest jednak polityk, nie, to też jest w rodzie królewskim mimo wszystko, dosyć ważne, bo to hej, brat zmarłego króla, nie, no ale mimo wszystko mam wrażenie, że przynajmniej w oryginale było przedstawione, że to jest jednak stronnik, mocny stronnik Rhaenyry, ma swoje plany, ale jednak ją wspiera. Co zresztą też im wytknął. Ale wracając do nich, no to tu po prostu mamy takie typowe, to jest typowy zapychacz. Ja tutaj sporo zapychaczy pominąłem, bo o ile część, jak to się mówi, zapychaczy, no to buduje nam klimat, nie? Buduje nam napięcie między bohaterami, bohaterkami, między wydarzeniami. To jest fajne, ale w tym przypadku ten wątek jest totalnym zapychaczem. Kurwa, gwarantuję wam, że gdybym wam go nie pokazał, prawdopodobnie nie stracilibyście wiele. Ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest. Ostatecznie ona jest troszeczkę powiązana z misją Ser Areka, o czym będzie na końcu. Dobra, to już jest ważna scena. Mamy tutaj rozmowę Ser Otto Hightowera, czyli namiestnika, jeszcze, oraz króla Aegona II. Jeszcze. I tak. Pamiętacie, jak mówiłem, nie? Że Otto wykorzystał jakby śmierć swojego wnuka, nie? Do tego, aby zyskać polityczne poparcie. Zresztą mamy nawet cytat. Za krew twojego dziecka kupiliśmy akceptację. Różnica między Aegonem a Otto jest taka, że Otto stara się politycznie zyskać siły. Doskonale sobie zdaję sprawę, że te siły są po części wyważone. Jakby tutaj siły zielonych mają troszeczkę więcej mocy na ziemi lądowych, nie? O wiele mniej na morzu. Siły czarnych mają właśnie więcej na morzu i troszeczkę więcej w powietrzu, bo trochę więcej smoków mają. Ale jednak siły lądowe są mniejsze i ta siła jest taka, wiecie, tak jak fala, nie? To wszystko jest takie płynne, więc Otto chciał zyskać jak największą ilość stronników po to, żeby po prostu ta wojna, jeżeli by się już miała rozpocząć, a doskonale sobie zdawał sprawę z tego, żeby jednak mieć tę przewagę. No jednak Aegon postanawia postawić mu nogę i w chwili przesłuchania, którego pewnie, inaczej, początek widzieliście, prawda? Przypomnę tylko. No to po tym przesłuchaniu dowiedzieli się, że oprócz tego strażnika był jeszcze szczurołap. Pamiętacie go z poprzedniego materiału. No tyle, że on nie zna jego imienia. Płakat się nie przedstawiał. Z tego co pamiętam, w oryginale to oni się nazywali bodajże Twaruk i Jucha. Nie, ale to były pseudonimy. Totalnie to nie jest istotne. Istotne jest to, że Aegon kazał zamordować, a w zasadzie powiesić wszystkich szczurołapów. Wszystkich, kurwa. I była scena, gdzie po prostu idzie sobie jakiś tam koleś, nie? Idzie sobie jakaś taka babeczka i nagle patrzy i jej syn jest powieszony, nie? Wszyscy, kurwa, jeśli chodzi o szczurłapów, zostali powieszeni. Wszyscy. Co do jednego. Także ten winny. Co zresztą tu było powiedziane, że zabiło się wielu niewinnych i jednego winnego. No i oto tutaj jedzie po swoim wnuku, że jest debilem. Znaczy, wnuku. No w sumie wnuku. Jest debilem, jest idiotą i w zasadzie spierdolił tą całą sprawę, bo teraz prostaczkowie i nie tylko widzą w nim po prostu kretyna i okrutnika. I cała ta w zasadzie debata kończy się tym, że Aegon uważa, że Otto jest chujem, że w zasadzie nic nie potrafi zrobić, bawi się w pióra i inkaust, co zresztą dosłownie było wycięte z oryginału, nie? Bawi się w pióro i inkaust
i potrzebuje namiestnika, który faktycznie żelazną pięścią poprowadzi wojnę. No i kazał oddać. W tym przypadku w oryginale to jest bodajże łańcuch namiestnika, tutaj to jest taki charakterystyczny znaczek. Oddać godność namiestnika dla Sir Cole'a. Bardzo ciekawy przypadek, muszę przyznać, bo nie pamiętam, żeby dowódca białej tutaj królewskiej straży, nie, białych płaszczy, był jednocześnie namiestnikiem. No ale tak faktycznie się dzieje. Otto rzuca pod nogi owy znak dla Cole'a i tak to się kończy, przynajmniej na chwilę obecną. Co zresztą Otto nieraz, nie dwa oddawał już tytuł namiestnika, ale no widocznie musi być do tego przyzwyczajony. Dobra, przechodzimy w zasadzie do ostatnich scen odcinka. Mamy białego robaka, zresztą widzicie, nie? Oraz w tle, jak się przyjrzycie, mamy rycerza biały płaszcz, nie? W białym płaszczu. I ona właśnie zauważa, że to jest Sir Arryk. Znaczy Arryk, nie? Arryk jest w służbie Rhaenyry. Tyle, że on ją wypuszczał z twierdzy, nie? Więc skąd on się pojawił tutaj? Dlatego, kiedy została uwolniona i miała już iść do statku, który miał kierować się do Pentos, jakby do drugiego kontynentu, w zasadzie za morza, to zawołała swojego strażnika i powiedziała: chwila, jeszcze jedna sprawa. No i faktycznie, okazuje się, że ten, który tutaj widzicie, to nie jest Sir Arryk na służbie Rhaenyry, tylko Sir Arryk w służbie Aegona i w zasadzie Cole'a i tak dalej, nie? Mamy sceny, gdzie Arryk przekrada się między tutaj strażnikami, to czy czasami idzie na pewniaka, a czasami nie, no bo, no wiecie, no oni wyglądają podobnie. Tak czy siak, przekrada się, idzie do komnat królowej, udaje się odnaleźć, no i dochodzi do konfrontacji. Jest duża doza prawdopodobieństwa, że Biały Robak powiadomił właśnie Sir Arryka o tej sprawie i następuje bratobójcza walka, dosłownie, między braćmi. I tutaj pewnie, jeżeli oglądają mnie, nie wiem, bliźniaki, bliźniaczki, to pewnie wiedzą, że jakby więź bliźniaków jest raczej mocniejsza, aniżeli innego rodzeństwa. Więc ta walka była bardzo dramatyczna, bardzo taka pełna emocji. Dało się czuć jakby, że zarówno jeden, jak i drugi specjalnie tego robić nie chce. No ale służba jest ważniejsza, no i właśnie mamy taki podział między służbą, a miłością do brata, nie? I to szczególnie był problem, kiedy Rhaenyra, każąc swojej służce, która akurat była wtedy w jej sypialni, kazała biec po pomoc. No i przybył jeden rycerz. To prawda w samych gaciach, nie? W sensie jakby w ubraniu do spania, nie? No ale w sumie za bardzo nie miał czasu się ubrać, więc rozumiem, że chłop akurat no, musiał przyjść, tylko sam nie wiedział, kurwa, który jest który. No i to nie jest żaden problem rąbać na ślepo, nie? I w sumie jedyne, co robił, to stał w obronie Rhaenyry, nie? Ale no naprawdę scena dosyć mocna, bardzo mi się podobała, kiedy w końcu Arrykowi udaje się zabić Arryka, nie? Ale z racji tego, że był też mocno ranny, poharatany, no bo nie walczył z pełną mocą, no bo wiecie, to jednak walczył przeciwko bratu, postanowił nadziać się na swój własny miecz. W oryginale było tak, że były dwie wersje. Jedna była taka, że oni walczyli właśnie tak długo, że po prostu tak się poranili, że można powiedzieć, zabili się wzajemnie jednocześnie, a druga wersja była taka, że jeden, bodajże właśnie Arryk, zabił Arryka, a że sam odniósł dosyć potężne rany, to po kilku dniach zmarł sam. Mimo wszystko jakby oni cały czas na siebie kochali jak bracia. Tu akurat kwestia popełnienia samobójstwa to już jest zupełnie inna bajka, aczkolwiek jest to dosyć prawdopodobne, ponieważ po pierwsze był dosyć ranny, ale być może by się nawet z tego wylizał, no ale że zabił własnego brata i czuł się po prostu jak śmieć, to po prostu popełnił samobójstwo i powiem szczerze, to też był całkiem dobry wybór ze strony scenarzystów, bo to jeszcze bardziej spotęgowało i tak dosyć tragiczną, w sensie pod kątem ekspozycji, scenę. No i na koniec pamiętajmy, to jest Ród Smoka, Gra o Tron, musi być oczywiście dupczenie, no i tak właśnie się dzieje. W zasadzie tutaj królowa wdowa na początku napieprza, Cole mówi, że jest bleble, niedobry, no ale ostatecznie Cole stwierdzając, że jego pozycja na tyle wzrosła, że przycisnął królową wdowę do ściany i następnie wziął ją całą do... No i to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mi odcinek się tak podobał. Jestem ciekawy następnych odcinków. Cały czas badam pod kątem zgodności z lore, tak, bo kurwa jestem wielkim znawcą Gry o Tron, chociaż tak naprawdę wiecie, no i lubię tę serię, lubię akurat tę historię. Zarówno prequel, jak i Pieśń do Joga, którą prawdopodobnie nigdy nie doczekam się kontynuacji, nie? Także pamiętajmy, Wichry Zimy, nie? Nie jest to moja może ulubiona, ale
jest jedną z, można powiedzieć, w top 10, nie? No bo to jest naprawdę dobrze napisana historia i gdyby Martin po prostu, no nie wiem, skupił się na tym tak całkowicie, to prawdopodobnie mielibyśmy naprawdę potężną, rozbudowaną historię, którą zapamiętalibyśmy na lata, a tak jest duża doza prawdopodobieństwa, że zostanie nieukończona, nie? Także troszeczkę smutek. Ale niemniej prequel jest ukończony, dwie części, Ogień i Krew jest jak najbardziej zrobione, także możemy się z tego cieszyć. No nic, zapraszam do sekcji komentarzy. Chętnie wysłucham tego, co macie do powiedzenia. Trzymajcie się i na razie.